Zarząd miejskich mieszkań przydzielił mi mieszkanie, które ma powierzchnię użytkowej 8,6 metra, twierdząc, że spełnia kryteria warunków mieszkania socjalnego. Mieszkanie jest w fatalnym stanie, jest po pożarze, zamiast stropu jest nabita płyta pilśniowa i goła dachówka. Zimą temperatura spada do 4 stopni, latem czy dzień czy noc, jaka temperatura na dworze, taka jest w mieszkaniu. Brak łazienki, obecnie jestem po ciężkiej operacji, nie powinnam w ogóle dźwigać, ponieważ mam schorzenia kręgosłupa, ale pan prezes twierdzi, że mam cierpliwie czekać. Może porozmawia z moim kręgosłupem, może on wyrazi zgodę, żeby poczekać na mieszkanie, bo ja już nie jestem w stanie. To jest koszmar, nie życie. Najgorszemu wrogowi nie życzyłabym życia w takich warunkach. To naprawdę, póki człowiek jest zdrowy, da się funkcjonować w takich warunkach, ale w moim obecnym stanie nie, to jest niemożliwe.